Czyszczenie pięknie. Czyszczenie, o, jest, teraz mogę tutaj coś mądrego pokazać, bo wszyscy czyszczą, kurna, dodatkowo okulary. Ja co wy żeście robili za dzieciaka, że macie takie oczy zepsute? Nie słyszę cię jeszcze. Ona ogląda się tych pornoli w internecie jeszcze. I potem, o, nie widzę, nie widzę, minuta się mi. Witamy was, drodzy widzowie, w kolejnej top 50 waszej, czyli najlepszej 50 widzów. I dzisiaj miejsca od 30 do 21. I zapewne bardzo was ciekawi, na co tym razem zagłosowaliście. Cóż też palce innych internautów, którzy słali maile, pisali listy, wysyłali kruki oraz sami przywozili Piotrkowi wyniki zakamuflowane w pudełkach po pizzy. Co z tego wynikło? No i dzisiaj kolejna taka dziesiąteczka. Ci, którzy są z nami pierwszy raz, zapraszamy was do oglądania. To jest program GameTroll TV, w którym mówimy o tym, jakie gry nasi widzowie wybrali do swojej najlepszej 50 gier, a my to oceniamy, komentujemy, zwykle w dosyć nieprzyjemny albo lekko żartobliwy sposób. Który tak bardzo cynicie. A z tym Marku ci dziwię jedną rzeczą, ponieważ jedna osoba, może nie w tym roku, ale bodajże chyba rok albo dwa lata temu zapytała się mnie, czy może w bardziej klasyczny sposób, nie mailem, wysłać listę. I rzeczywiście dwa albo rok temu ktoś wysłał mi pocztą. Niesamowite. I nie zginęło. Pieczęcią pisano takim ktoś, piórem. Ktoś w ogóle, tak, ja to doceniam, ktoś w ogóle poszedł na Pocztę Polską i stwierdził, że i wyślę. Ja to po prostu potrójny szacunek. No ja nie lubię na Pocztę było Polską. Było ze znaczkiem pocztowym? Robić. Czy może byłoby znaczka pocztowego? Nie, było tak naprawdę nie, było, ktoś po było, prostu wszystko, przyszedł do twojego mieszkania. Było, będzie, to jest szybciej, nie? Do mnie list z Urzędu Skarbowego w Warszawie, do mojej firmy, która też jest w Warszawie, idzie około 3 tygodni, słuchajcie. Doskonale, no to słuchaj, no to niech w takim razie Urząd Skarbowy pisze tylko takie rzeczy, które idą 3 tygodnie, ale słuchajcie, my tutaj mówimy o nieprzyjemnych rzeczach, a mówimy o przyjemnych rzeczach, no czyli nie mówimy o skarbówce, czyli o zabieraniu, tylko mówimy o dawaniu, ponieważ przy okazji tej najlepszej 50 możecie również wygrać fantastyczne gry, a dokładnie te gry, co żeście bardzo docenili, zostały podzielone na 3 kategorie, bo tylko 3 rodzaje gier możecie wygrać. I uwaga, wszyscy głosujący mogą wygrać Władcę Pierścieni, więc kto już nie głosował, więc no niestety, plus razem z dodatkiem Czyhający w Mroku. Wszyscy nowi, którzy od tego momentu zasubskrybują tenże kanał, mogą wygrać podręcznik do Dungeon Dragons plus ekran mistrza gry, więc w tym momencie warto sobie kliknąć, subskrybować i w ogóle. A wszyscy subujący, czyli taka nasza stara gwardia, mogą sobie wygrać najnowsze starter do Blood Bowla. O, żeby było fajnie, miło i ciekawie. Na bogato. Tak jest. Więc chyba już możemy zacząć. Możemy zacząć. Ale zanim zaczniemy, ja mam coś do pokazania. To możesz zrobić takie cięcie i ja teraz coś pokażę, ale muszę pokazać, bo zostałem, że tak powiem, do tego zobowiązany. Najpierw pokażę wam, najpierw pokażę tak. Zobaczcie, tutaj pokażę najpierw o tak. Widać? Nie to widać, jest bo od... ostrość jest... Nie, nie. Nie, a tu jest, uwaga, jeszcze... tu jest napisane Magia i Miecz, bo dostaliśmy to od naszych przyjaciół z forum Magia i Miecz. A teraz uwaga, wyciągnę jak... Królika z kapelusza, aż mi się zaplątało. Patrzcie, bam, figureczka 3D GameTrolla. Wow. Od naszych przyjaciół z forum Magie Miecz, więc dzisiaj ją przyniosłem, żeby ją pokazać na wizji specjalnie. Piotrek, masz teraz ciężką robotę, bo musisz ją pomalować. Nie, absolutnie, ja to pomaluję. Nawet możesz nagrać film. Wiesz, co ja wymyśliłem teraz? O matko, że ja zrobię... Jak... że coś zjem. Nie, ale a zaraz wam powiem. Taka, ale nie super, jest naprawdę. No piękny, mega to jest! Piękny, żywiczny spokój. Model, bardzo fajny. Ocena Marka jest bardzo znacząca, dlatego że jest to człowiek specjalista od figurek. To jest fachowiec, jest profesjonalista. Nie tak jak jest. Fajne, fajne. Zobaczcie, nie wymaga składania, prawie jak do Dasta. Nie ma kichy, gotowe po wyjęciu z pudełka. Trochę tutaj Piotrek nałoży podkładu, modlańcy się tego, no i będzie ładny ten. Będzie pan zadowolony. Nie no, super, mega. Bardzo dziękuję. Wow. Brawo. Wow. Dzisiejszą dziesiątkę otwiera bardzo fajna gra, a właściwie powiedziałbym, że nawet cała seria gier. Nie wiem, czy nasi widzowie pisali o jakiejś konkretnej tutaj edycji, ale ja opowiem po prostu o całej marce. Czyli na 30 miejscu, o całej marce, nie o całym marku można by mówić bardzo długo, dobrze. Ale o tej grze powiem krótko, ale treściwie, mam nadzieję, jak już zacznę o niej mówić, ponieważ jeszcze nie zacząłem mówić. Gra Zombicide, czyli właściwie cała seria gier, typowy Ameri, właściwie kwintesencja Ameri Trashu, czyli mamy figureczki i dużo siekania. To jest gra, która ma bardzo proste zasady. Można je streścić w 5 minutach. Tak, mamy tam 2 akcje do wykonania. Rzucamy kostkami, klepiemy zombiaki i przez większość część gry próbujemy przeżyć. I mamy Zombicide'a w naszych czasach. Mamy Zombicide'a w kosmosie. Mamy Zombicide'a w średniowieczu fantazy. Zombicide'a w fantazy średniowieczu z orkami.
kasami. Wychodzi niedługo Zombicide Western, jest wersja Zombicide Noc Żywych Trupów, jest po prostu tego jest masa. Są Żółwie Ninja do Zombicide'a, jest po prostu... Serio? Tak, to jest monopol w wersji Zombicide. Co się da wymyślić, to na pewno w którymś momencie będzie, ale gra jest naprawdę bardzo sympatyczna, gra kooperacyjna, z masą ilością zombiaków, próbujemy je klepać, tak żeby nie robić hałasu, bo jak robimy hałas, one się gromadzą wokół nas i nagle jesteśmy sami, a tam naokoło nas 30 zombiaków. Bardzo ładnie wydane gry, bardzo fajne, masa dodatków, ostatnio nawet robiliśmy właśnie bardzo fajny film na SN o właśnie Zombicide w kosmosie. Co jeszcze można by powiedzieć? Nie, ja jestem w szoku w wiadomości, że tam są Żółwie Ninja. Ale co, Żółwie Ninja też są trupami? Nie, jest nie, bohaterami, no w wersji Zombicide w naszych czasach. Jest taki specjalny, był taki pak, on nie był chyba bardzo łatwo do kupienia, on był chyba specjalną edycją kickstarterową. Okay. I były właśnie Żółwie Ninja jako bohaterowie tak na boi, co sobie biegali. Nie wiem, czy tam był też Splinter, czy nie, ale na pewno były Żółwie Ninja. Na kanale jest chyba, jak gramy w wersję średniowieczną, można sobie obejrzeć. Słuchajcie, znaczy, po polsku z Baniakiem. Można to obejrzeć, natomiast niekoniecznie wiecie wynik. Nieważne jest, wiecie wynik. Najważniejsza jest gra, uczestnicy, atmosfera. To jest najważniejsze w grach. I polecamy. Pamiętajcie to, oglądając ten materiał. Na kolejnej pozycji przenosimy się ze świata nieumarłych, do świata jak najbardziej żywych, a nawet takich, którzy się rozwijają, budują kolejne cywilizacje, rozbudowują swoje imperia i trafiamy w piękną przestrzeń kosmiczną Twilight Imperium, czyli ogromnego, super klasycznego 4X, na którym Fantasy Flight Games budowało swoją potęgę i całą swoją firmę. Ogromna, ogromna gra, od 4 do 10 godzin potrafiąca zająć obecnie już w czwartej edycji. W trzecią edycję bardzo dużo grałem i potem Fantasy Flight Games wydało czwartą edycję, już teraz nie chcę się grać tą trzecią, bo ta czwarta jest taka dobra. Świetny tytuł. Wybieramy sobie jedno z kilkunastu, czy kilkudziesięciu, czy nawet teraz cywilizacji stron, z którymi możemy grać. Każde jest inne, każde ma swoje specjalne cechy. Mamy taką mapę, którą budujemy sobie z heksów. Każdy oznacza jakiś tam system gwiezdny, w którym mogą być planety. Bez planet kilka, planet jedna. Do tego dodateczki oczywiście budujemy floty, rozwijamy ekonomię, prowadzimy dyplomację, handlujemy z innymi graczami. Jest polityka, czyli mamy jakiś taki kosmiczny sejm, w którym będziemy przepychali jakiś ustaw. Na przykład tutaj Piotr, który się rozwinął militarnie, my tutaj z Carlosem głosujemy za ustawą demilitaryzacyjną i Piotr musiał zniszczyć na przykład część swoich pancerników i takie różne fajne historie. 4X. Brzmi jak z wami. Tak jest. Kosmos, słuchajcie, więc zeksploruj, zekspanduj się, eksploituj. Exploit, exterminate, tak, exterminate, no właśnie. Czyli po prostu klasyka nad klasyką. Jak ktoś Twilighta nie grał, to koniecznie musi spróbować, ale uprzedzam, to jest gra na wiele, wiele godzin, ale jest warta każdej minuty. Dokładnie. Dobrze, tak, że na godzin, bo może być, że i na dni. No nie, no. W wydaniu niektórych graczy. Do tej gry powinien być taki dodawany bonus, że w tym momencie otwierasz grę i w tym momencie w tej grze jest taki, wiecie, bonus, zniżka, nie wiem, hotel dla dzieci czy coś. Ja myślałem, że jest suchy prowiant na przykład, żeby gracze nie zgłodnieli przy stole, na przykład jakaś puszka z, nie wiem, tuszonką. Ja po prostu daję jakieś takie alternatywne, ciekawe pomysły na niestandardowe dodatki do gier. Wydaje mi się, że zupki na ten chińskie. Dodatek, zupka chińska, cokolwiek. Dobra, to już mówiliśmy w dzisiejszym odcinku o trupach. Mówiliśmy o pięknej przestrzeni kosmicznej, w której możemy sobie popylać i Marek z Carlosem mogą robić jakieś dziwne ustawy, które będą dobijały Piotrusia, ale tym razem nie będą mogli czegoś takiego robić, ponieważ będziemy w przyszłości, dalekiej, niedalekiej, to już jest w tym momencie mniejsza o to, ale wiadomo, że jak to zwykle katastroficznie w różnych prądach literatury, kina i w ogóle wszystkiego, generalnie ludzkość dała po maksie ciała, więc była bomba i nawet więcej tych bomb, takich atomowych, takich grzybków i w ogóle, no i generalnie ludzi nie ma i tak narodził się, ma 51 stan, Master Set, czyli można powiedzieć gra, w której będziemy mogli wcielić się w jedną ze stron, oczywiście odnoszą się do bardzo popularnego świata Neuroshima Hex i my, pokierując tą stroną, powalczymy oczywiście o to, żeby nasza lokalizacja została jak najbardziej rozbudowana, czyli po prostu żebyśmy jak najbardziej się kartami dopakowali. Absolutnie świetne wydanie, szczególnie to w Master Setie. Nie dziwię się, że głosowaliście na to. Ja pamiętam, że kiedy otworzyłem pierwszy raz tego Master Seta, stwierdziłem, tak właśnie gry powinny wyglądać! Więc super, mega fantastycznie, że nie wiem, po takim czasie ta gra znalazła się matko na 28 miejscu. Po prostu tak robić, tak głosować, jestem z was
zadowolony. No teraz pytanie, czy druga wersja, czyli Osadnicy Narodziny Imperiów, czyli podobna mechanika w innym klimacie, też się pojawi w 50. To mnie teraz ciekawi, zobaczymy. Oglądajcie następne dwa odcinki, żeby się dowiedzieć. A może ten nawet jeszcze? No właśnie, ale świetny tytuł. Ja kilkanaście partii rozegrałem z kolegą Marcinem, którego bardzo pozdrawiam, który sobie zakupił podstaweczkę i chyba nawet jakiś dodatek kiedyś na kostce wygrał. Kurczę, coś mi się kojarzy, bo kiedyś tą grę na kostce losowaliśmy. Więc świetna gra, no i też taka klasyka już teraz jednak. Ta mechanika 51 stanu albo osadników, warto ją znać, bo jest bardzo fajna, bardzo przyjemna. Budujemy sobie to nasze, nie wiem co to, miasteczko, jak to nazwać, naszą frakcję. Bazę jest dobrą. Baza też, tak, że wolę osadników. Doskonałe miejsce. No to może jeszcze byś mógł się wypowiedzieć. Teraz ci nie pozwolimy, bo musisz poczekać, aż będą. Ale o ile będą osadników. Teraz na kolejnej pozycji, 27. gra z cyklu. Kiedyś w to graliśmy dawno temu na kostce, ale to było tak dawno temu, a że ludzie jeszcze w to grają. Czyli Imperial 2030, tutaj znowu przyszłość, chociaż już coraz bliższe, bo jeszcze 9 lat i jakby już to nastanie, tak jak Blade Runner już minął. To już zaraz. I słuchajcie, w Imperial 2030 niestety nie ma wielkich imperiów, ale są wielkie korporacje, które niczym w cyberpunku kontrolują nasze życie i kontrolują całe po prostu połacie ziemi. Nie ma już państw, tylko są wielkie korporacje, które to zastąpiły i wcielając się w przywódcę takiej korporacji, staramy się oczywiście zyskać tą władzę nad światem, zdobyć odpowiednią ilość punktów zwycięstwa i po prostu grę wygrać. Taki od cel, sama przyjemność, nie ma to jak zdominować innych i mieć największą korporację na świecie. Ale to jest fantastyczny pomysł, czyli właśnie takie korporacje, wiecie, czy ja wiem, czy to jest taka gra futurystyczna, wiecie, bo to jest takie, że te korporacje takie, wiecie, wredne, one kontrolują te rządy, coś te, nie, rządy właściwie nic nie mogą, a tylko korporacje na tym stoją, tak, wiemy, wszystko tu, szczepionki, gejs, nie, już nie wnikajmy, ale jeśli chodzi o Imperial 2030, to można powiedzieć, że gra oczywiście fantastycznie rozbudowana, bardzo mi się podobała i lubię właśnie taki temat, że można się wcielić właśnie w kogoś, kto stoi tak, wiecie, taki tylny fotel. I właśnie też między innymi Galacta w tym roku będzie właśnie też wydawała taką grę z szeptami w tytule, gdzie też nie będziemy się wcielali w te konkretne państwa, gdzie będziemy się nawalać na planszy, tylko też tak będziemy tak trochę szeptać, tak, zrób to, zrób tamto. Czyli można powiedzieć, fani chaosu tutaj nie są żywi właśnie w Imperialu, jak również w grze o szeptach. Jak ktokolwiek zrozumiał coś z tego opisu, to gratuluję. Myślę, że nikt, ale mogę powiedzieć, że to jest dla mnie bardzo w ogóle ciekawe, że to się znalazło tak wysoko, bo my oczywiście bardzo polecamy tę grę. Natomiast jest to jedna z najciekawszych, najbrzydszych gier. Tak? Bo jeżeli się popatrzy na pudełko, nie, no ale słuchajcie, pudełko odrzuca totalnie. Jest brzydkie, nie, jest brzydkie jak cholera, natomiast jest to... Przyniesiesz to, pokażę. Są zdjęcia, spokojnie. A, widzę, są zdjęcia. I jest to gra, którą wydaje Egmont w swojej serii Egmont Geek. A gra jest naprawdę fantastyczna, więc jeżeli macie okazję zagrać, to zagrajcie, więc czasem nie warto tylko oceniać gry po okładce, tylko poglądać trolle, jak fajnie się, że tak powiem, ekscytują taką brzydką, fajną grą. Wiecie, tu trzeba zrobić ritm tej gry, to było świetne, jak na przykład McDonald's kontra KFC, tam czołgi z kurczakami, albo katapulty hamburgerowe, to było super, albo na przykład Coca-Cola i miotacze Coca-Coli, Swojego czasu już teraz nie pamiętam, chyba Pepsi była piątą siłą militarną na świecie pod względem floty podwodnej. Bo Rosja im oddała statki swoje zamiast zapłacić kasę, bo nie mieli pieniędzy. Więc, tak, dobra, proszę. To nie jest żart. Znaczy, tam flotylę chyba któregoś morza im oddali, nie tylko okręty podwodne, ale byli tam w top 10 sił morskich na świecie. Wozili Pepsi na tych statkach. Nie, poszło wszystko na żyletki, zezłomowali to od razu. Tak, skąd wiesz? No to wiesz, w jakiej puszce pijesz, tak? Czy ona była blisko reaktora, czy nie? Pancernik Iwan Groźny, 85 rok. Tak, nuklearny smak. Dobre, o! Na 26 miejscu właściwie kwintesencja takiego dobrego Area Control Dudes on a Map, czyli mała plansza, mało miejsca, mamy dużo figureczek, małych figureczek, nie niepotrzebnie przesadzonych 30-centymetrowych figurek, tylko wprost przeciwnie takich malutkich, małych ludzików, ale to jest ich dużo na planszy i próbujemy je przesuwać tak, żeby zgniszczyć ich innych, dlatego że dzieje się to w Egipcie, jest to gra Kemet. Kemet, czyli jedna z części takiej właściwie, można by powiedzieć, trylogii gier w dużym pudełku od Matagot, czyli cyklady Kemet i później Inis, cyklady w Grecji, Kemet Egipt, Inis gdzieś tam Celtowie. I Kemet z tego wszystkiego jest grą, która tak naprawdę
skupia się głównie rzeczywiście na najbardziej chyba agresywnej grze, bo w Cykladach i Winis mamy trochę więcej różnych dróg, że tak powiem, zwycięstwa. Kevin właściwie ma jedną drogę zwycięstwa, czyli zgnębienie militarne przeciwnika, aczkolwiek punkty można zdobywać na różne sposoby, gnębiąc przeciwnika, ale jest to bardzo, bardzo agresywna gra, naprawdę bardzo fajna. Mamy możliwość budowania, dokupywania kart, które pozwalają nam wzmocnić swoje armie. Te armie są dość mobilne, bo można się tam jeszcze jakoś przesuwać bardzo szybko po tej planszy. Musimy bronić swojego miasta, gdzie możemy jeszcze robić takie małe piramidy zrobione z takich kostek K4. Bardzo fajnie to wygląda. I teraz niedawno wyszła reedycja Kemeta, czy właściwie druga edycja, czy tam 1.5 na Kickstarterze. Ładna, odświeżona. Jest to ciekawy taki element, znowu o propos gier sobie pogadamy. To chyba był pierwszy raz, kiedy się spotkałem z grą, która została tak zhejtowana za coś, co robią praktycznie wszyscy wydawcy, kiedy chcą podbić, że tak powiem, sprzedawalność gry, czyli wrzucić tam Cthulhu. I było do Kemeta, miała być w ramach jakiegoś tam stretch goala na kampanii kickstarterowej frakcja przedwiecznych, miał być Cthulhu. I ludzie tak zjechali, ma tak na to, że pasuje historycznie niby, tak? Klimat, że to jest gra historyczna, nie? Gra egipcjana, są bóstwa egipskie. Bóstwa egipskie chodziły do domu. Aczkolwiek król wrzuci, jak najmniej, nie król wrzuci, tylko przepraszam, czarny faraon, jak najbardziej w klimatach Cthulhu jest. Ale rzeczywiście wydawca się wycofał z tego. To jest ciekawe, że było tak mocno pojechane, że wycofał się z tego pomysłu. No szkoda, bo szkoda, ja bym tak... Nie, to ja... Wola tłumu, no słuchaj, wszędzie, nie to, że ten coś, ale Cthulhu, ale to było ciekawe. Ja bym powiedział tak, darmowa licencja Cthulhu pasuje wszędzie. O. A teraz porozmawiamy sobie o magii. Dokładnie tak, ponieważ jakiś co się czas do zupy? Temu... Co się do zupy? Magii, nie magii, tylko magii... Nie mam pojęcia, słuchaj. Będziemy rozmawiali sobie o grze planszowej, która daje nam... To taka ciekawostka. Która daje nam możliwość... Myślałem, że o filmach rozmawiamy. Dobierania kart. Cicho bądźcie, bo próbuję wytłumaczyć grę, a ostatnio mi to trudno idzie. Mianowicie jest czy to gra... Tamowce? Od razu powiem, jaka jest czy to gra. Instrukcji? Jest to gra pod tytułem Res Arcana. Gra, której jestem tak wielkim fanem, jak jestem wielkim niefanem dodatku, który tak naprawdę no totalnie mnie... To pierwszy raz, że on nie lubi dodatku. Nie lubię, no po prostu nie, no absolutnie, no po prostu to, tak się nie powinno robić, ale słuchajcie, nieważne. Sama Res Arcana, sama podstawka, absolutnie rewelacyjna, fantastyczna gra. Gra pięknie zilustrowana, w której ani jeden obrazek nie został powtórzony. Wszystkie są piękne. Nowe i fantastyczne. Nie, naprawdę jest piękna, nawet moja estetyka tutaj, no karta Astra działa, tak? Imperial też mi się podoba, ale Res Arcana jest bardzo fajna i ładna. Karta Astra ładne, Azul brzydkie, więc jego... Imperial super ładny, więc musimy to zobaczyć, słuchajcie. Dobrze, więc teraz, Res Arcana, idą zdjęcia, w tym napiszcie Markowi i że się nie znają na estetyce, to jest akurat piękne. Piszcie. I w tej grze mamy możliwość wcielić się właśnie w takich maginów, którzy dostajemy karty na rękę i tylko te karty już więcej nie będziemy dobierali w trakcie rozgrywki. Tymi kartami mamy zrobić określony wynik punktowy i kto zrobi to pierwszy, wygrywa grę. Do tego wszystkiego mamy surowce, które możemy oczywiście pozyskiwać. Mamy różnego rodzaju elementy, czyli kafelki, które znowu będą dawały nam jakieś konkretne możliwości w trakcie rozgrywki. Bardzo fajna, bardzo homogeniczna, ciekawa, zamknięta mechanika. Dodatek może nie do końca powinien tak zostać w ten sposób wydany, ale inteligentne słowa, ja nie mogę. Res Arcana, polecam. O. Zostałem, że tak powiem, ten stropu przez użycie słowa homogeniczne w przypadku gry Res Arcana, ale mogę wam powiedzieć, że jeżeli chcecie przetestować, to można za darmo na Board Game Arena, prawda? O, no i to jest coś, co ludzie zrozumieli. Za darmo. Ja panie Maju, tak. Za darmo. Ja to tak. Więc jakby co, to możecie wpaść ten i popykać. Ja właśnie teraz sobie na przykład gramy z naszymi patronami w Res Arcana na Board Game Arena, bo gramy w bardzo dużo różnych gier na Board Game Arena, więc tam możecie sobie zobaczyć. Rzeczywiście gierka jest fajna, ciekawa i jest przy tym dużo kombinowania właśnie, jak wykorzystać surowce i tą samą kartę na trzy różne sposoby. No. No jeżeli już jesteśmy w temacie, słuchajcie, kart, których można używać na kilka różnych sposobów, teraz klasyka, klasyki, gra, do której ja teraz wróciłem ostatnio, zakupując ją przyszłemu szwagrowi na prezent, czyli Siedem Cudów Świata. Bardzo fajna, bardzo przyjemna gra, do której chętnie wracamy. Ostatnio wznowiona nowa edycja z ładnymi grafikami, Rebel wydał na Polskę, bardzo polecamy. Świetny tytuł z mechaniką draftu, czyli dostajemy jakieś karty na rękę, wybieramy sobie jedną, którą zbudujemy w naszym pięknym imperium, podajemy następnemu graczowi i tak te karty przechodzą. Każdy wybiera, więc nikt się nie nudzi. Downtime, czyli to czekanie na swoją turę, jest bardzo niskie. To się szybko toczy. Łatwo
prosto i przyjemnie, bo nie ma żadnych zasobów. Jedyne zasoby, jakie mam, to te, które są na kartach już wyłożonych i nimi płacimy za kolejne wykładanie kart. Jakaś tam kasa gdzieś tam się szwenda w tle. Bez dodatków, bardzo prosto. Tutaj dużo dodatków tej gry wyszło, no mocno komplikują, tam dodają różne fajne mechaniki, ale ogólnie bardzo przyjemny tytuł. Właśnie tak jak sam raz wskazuje, wbudowanie imperiów, które budują te cuda, te 7 cudów w podstawce. No, chyba nawet więcej, nie? Więcej. Jest, więcej, jest, więcej tych cudów i nie wszystkie te cudy są 7. Oj tam, ale cuda to cuda, no. Cudowna gra. Pałacu Kultury tam nie ma, ale generalnie rzecz biorąc... To jest metro warszawskie. Bardzo fajna gierka rzeczywiście. Ja nie wiem, w sumie nie wiem, po co była ta nowa edycja z zmienionymi grafikami, bo mi się na przykład te stare nie ważne, żeby były bliskie. Ja uważam, że odświeżenie się przydało tej grze, tak, jest przyjemnie się gra. Natomiast gra rzeczywiście bardzo dobra, to co powiedział Marek, to jest jedna z tych fajniejszych gier, szczególnie jeżeli macie dużo graczy, nie wiem, tam chyba można grać do ile, 5, 6, 7 osób? Już w starcie chyba masz 6 albo 7 już w podstawce. I przez to, że to jest właśnie gra z draftem, to wszyscy grają w tym samym czasie i wszyscy bawią się w tym samym czasie, nie musimy czekać na swoją turę, to jest bardzo duży plus tej gry i rzeczywiście dość prosta mechanika. Ja osobiście nie jestem aż takim wielkim fanem dodatku, dlatego, że właśnie trochę niepotrzebnie moim zdaniem komplikują grę. No to zależy, co chcesz, możesz sobie wyjmować, dokładać. Był dodatek Babylon, był taki dodatek chyba. Babylon, Miasta, Liderzy. Liderzy jeszcze okej, ale Babylon moim zdaniem już tak trochę za bardzo grałem. To dobrze, że powiedziałeś odnośnie Babylonu, bo pamiętam, że ja właśnie w to grałem swojego czasu bardzo dużo, ale dostałem kiedyś dodatek Babylon i słuchaj, jak ostatnio robiłem porządek, znaczy porządek. On narzekał na dodatki dzisiaj. Przenosiłem te rzeczy. Nie, to nie jest narzekanie na dodatki, tylko po prostu ja zobaczyłem, że jeszcze po tylu latach ten dodatek leży w folii nieodpalnej. Zagrałem w niego. Słuchaj, może taki biały kruk, wartość kolekcjonerska. Ale to w takim razie, no Karlosie, no nie odpakuję go. Czyli niedługo pójdzie jako prezent dla kogoś. Okay. Masz szwagra Marka. Albo szwagra chętnie przygarnie. Albo zrobimy ten, słuchajcie, następna 50, super gra do rozdania, super gra. Dodatek 8 cudów, starej edycji. Biały kruk. Ale do starej edycji, do której już nie możecie kupić podstawki, żeby nie pasowały karty. I jeszcze legendarny kurz 10 lat zbierania u Piotra na półce. Polecam. I leża u mnie. Już pewnie mniej ma. No. Podpiszę, plus 5 zł. Na 23 miejscu niesamowicie sympatyczna, słodziutka, switaśna gra do grania familijnego z dziećmi albo ze znajomymi, którzy są strasznie wredni i zjadają wam bambusy. Czyli generalnie rzecz biorąc, masz ochotę na gry za mojego bambusa? Ty próbujesz zasadzić bambusa, a on ci generalnie przychodzi i go wtrynia. Gra to potem Takenoko, czyli o japońskim ogrodzie, gdzie jesteśmy sobie tam jakimś ogrodnikiem, ale japoński cesarz dostał w prezencie małą chińską pandę, która wpada nam do ogrodu i wchrzania bambusy. Generalnie bardzo prosta gra, mamy trzy rodzaje sposobów punktowania, czyli właśnie przez uprawianie bambusa w jakichś tam kombinacjach, albo układanie kombinacji ogrodu, lub właśnie za zjadanie bambusów. Mamy te cele, próbujemy realizować, używając dwóch akcji z chyba 5 czy 6 w turze. Proste, ładne, przesympatyczne, do tego jest fajny, dlatego może tym razem Piotrek powie coś dobrego o dodatku, bo ostatnio strasznie narzekał na dodatki. Nie narzekam, tylko przepraszam, no jest dodatek, w którym jest pani panda i ten dodatek wprowadza bardzo fajne, ciekawe odświeżenie do gry, a ja jeszcze tutaj chciałbym... Pan panda i pani panda jeszcze chyba mają małą pandę. No tak, przepraszam, nie zauważyłem malutkiej pandy, można powiedzieć, kurz mi troszkę zaleciał umysł, ale jeszcze jest taka bardzo fajna rzecz, która tak dzięki tej małej rzeczy gra mi się spodobała jeszcze bardziej, bo pewnie zgodzicie się panowie, że kiedy otwieramy grę, mamy instrukcję, to jest taki pierwszy zderzak, który może nas albo wciągnąć, albo nie wciągnąć do tej gry. I coś, co mi się podobało w tej instrukcji, to jest to, że otwieramy i jest komiks, w jaki sposób ta panda się znalazła, taki fajny, ciekawy, humorystyczny i to było, to mnie od razu kupiło, tak? O, wow, komuś się jeszcze chciało, nie wiem, zrobić komiks do tego wszystkiego. Fajnie, dobra, sprawdzam, co to jest za gra i okazało się, że to jest świetny tytuł z dobrym dodatkiem, Karlosie. Bardzo dobrym dodatkiem, fajna, familijna gra, dobra na start, naprawdę taki fajny gateway. Ale nie jest taka prosta też, jakoś nie musi pamiętać. No nie, może, ale właśnie, nie są ale właśnie tu ona jest prosta, a przy tym jak już gra na trochę wyższym poziomie, no to naprawdę można się tam ostro nakombinować. Jeszcze to kiszenie celów, żeby w odpowiednim momencie zagrać te cele, czyli wiesz, ojej, mam tylko dwa cele zrealizowane, bach, 5 celów na 100, kurde, koniec gry, bam, 100 punktów, a wszyscy nie tak, o, co się stało? Nie grajcie w tą grę z Carlosem. Bambus ci w oko. A teraz
uwaga, będziemy mówili o grze, do której zachęcam was już bardzo często. Ja o tej grze zrobiłem kilka filmów, nawet mieliśmy stream. Bardzo, bardzo wam polecam ten stream z uwagi na wynik i końcówkę tego streama. No mianowicie będę mówił, tak troszkę starając się studzić swoje emocje, o grze pod tytułem Chaos w Starym Świecie, która zawędrowała dopiero na 22 miejsce, więc oczywiście jest to wielka, fantastyczna sprawa, że ta gra jest tutaj na tym miejscu. I cóż, co ja mogę dodać więcej o tej grze? Fantastyczny, kapitalny tytuł, w którym wcielamy się w różne strony siły chaosu, które po prostu będą nawalały się na planszy, będziemy realizowali cele, zdobywali punkty, a Piotrek będzie wygrywał. Po każdym takim filmie, jak Piotrek mówi dobrze o tej grze, to ceny na wszystkich bazarkach gieplanszowych rosną tak o stówkę. Dlatego, że tej gry Piotrek wam poleca i poleca, to jest fajna gra, a wy takiej nie kupicie, bo pewnie najtaniej można ją kupić za 800 zł, jakąś używaną, kurde, na jakimś bazarze, bez dodatku, z dodatkiem 1500, w ogóle jakaś masakra, tak? Powiedz coś o dodatku, dobry gry, czy dodatek? Dodatek to jest najlepszy dodatek, jaki został wydany w historii wydawania dodatków do gier. To jest absolutnie creme de la creme, ponieważ tam mamy tam szczura, rogatego szczura, który wprowadza ciekawe odświeżenie. I ta panda z tym szczurem. Daje nam nowe karty pod wszystkie inne siły chaosu, co jest doskonałym pomysłem, fantastycznym, tak jak cała ta gra. Polecamy z czystym sercem. Patrzcie, jak spokojnie o nim mówiłem. Właśnie. Ostatnia dzisiaj gra i za chwilę niestety będziemy musieli zakończyć ten smutny odcinek, więc o tej powiemy jeszcze przez 20 minut, żebyśmy się nie rozstawali widzisz, się więcej. To miejsce obliguje do machania. Tak, tutaj zawsze Piotrek tak macha, więc ja siedzę na środku, to mogę tutaj się porządzić. Słuchajcie, 21 pozycja, to wracamy do po prostu takiej źródła naszej geekowatości, do tego, co wszystkie te geeki i nerdy gdzieś tam w głębi duszy, albo chociaż w tej głębi, że tak powiem, popkultury są poznawani, czyli po prostu klasyczne fantasy, czyli elfy, orki, miecze, łuki, księżniczki do ratowania, wspaniałe questy, wioski do, że tak powiem, oczyszczenia, bagna do zwiedzenia, zamki do ograbienia i sama radość po prostu, czyli super, ekstra generic bohaterowie. Fantasy. Generic fantasy, dziękuję bardzo, piękny zwrot tutaj zangielszczony. Groty troli do spenetrowania. I słuchajcie, na pozycji 21 gra, w którą też graliśmy i świetnie nam szło i jest też również z tego zapis na YouTube, kto nie oglądał ten trąb, proszę nadrobić. Pojechaliśmy Piotrka. Tak jest, gra Descent czy Wędrówki w Mroku, to był datek, czy to jest Nie, Descent Wędrówki w Mroku, tak właśnie wygląda ten piękny tytuł. A właśnie. Marek, jak się wzgórza mają oczy. Dobrze mi poszło, pamiętałem tytuł. Wow, niesamowicie. Oczywiście Marek zrobił teraz fantastyczny wstęp, bo oczywiście się podjarli. Jezu, Marek powiedział, że muszę w tym momencie kupić tę grę i co? I nie kupisz. Dlaczego? Ponieważ ta gra już do Senevrati. Już w tym momencie tego nie będzie. Będzie kolejna edycja, czy w tym momencie nie wchodząc w jakieś akademickie pseudodyskusje, czy jest to trzecia, czy nie jest to trzecia, czy może to jest inna gra na podstawie. Nas to nie interesuje. Jest po prostu Descent Wędrówki w Mroku. Możecie sobie kupić za bardzo duże pieniądze. Książki, różnego rodzaju dodatki. Ja ostatnio będę ścigał jeden sklep, gdzie kupiłem sobie jeden dodatek, bo chciałem, bo go nie miałem. Natomiast się bardzo opóźniają z wysyłką, więc... Polecam na Allegro. Kup teraz, bo Piotrek kupił, trzeba mu wysłać za 1000 zł. Tak jest, bardzo dobrze. Trzeba Piotru sobie wysłać tę rzecz. Macie jeszcze 5 minut, zanim w następnym odcinku będziecie zjechani publicznie. Dokładnie, tak. Macie 5 minut, wiecie, kim jesteście. Nagramy kolejny odcinek. Więc no jest to fantastyczna gra, kapitalna w do tego wszystkiego spowodowały takie fajne odświeżenie tej gry, gdzie dodali taką aplikację, która właśnie zaczęła nie być tym takim mistrzem złym, który no po prostu, no może nie wszyscy chcieli grać, no nie mam pojęcia, może to miała być taka full kooperacja, wydano, dodali, świetnie to wszystko się to nie powiedzieliśmy, o co chodzi w tej grze, w sensie to jest taki klasyczny dungeon crawler, czyli mamy grupę bohaterów, którzy za swoje punkty akcji chodzą sobie po planszy i atakują po prostu całe masy przeciwników, które się pojawiają i normalnie jest tam jakiś jeden z graczy, jest ten złym, który zarządza, zagrywa te potwory, boostuje i tak dalej, ale tak jak powiedziałem, mam możliwość zautomatyzowania tego procesu. Bardzo podobna gra na tych samych praktycznych mechanikach, tylko że w innym settingu, to Imperial Assault od Fantasy Flight Games. Imperium atakuje i nie wiem, czy jeszcze można je kupić, ale... Nie wiem, ale też tam masa dodatków, dużo figureczek, wszystko w plastiku, można sobie to pięknie zrobić, pomalować, powydawać i to, więc jak ktoś lubi generic fantasy, to Descenta polecamy z czystym sumieniem. Chociaż coś tam gdzieś tam próbuje robić Fantasy Flight Games, z tego kręcić jakieś większe, że tak powiem, tło fabularne, no bo oni mają dużo gier granie w tym settingu, tak? I książki będą powstawały. Tak zwany świat chyba to się nazywa Terinof, więc oni mają Descenta, mają Rune Warsa, mają Rune Warsa karcianego, mają Runebounda,
Rundbauda kolejną edycję i teraz tak RPGa, tak, RPGa mają. No i Petek właśnie ostatnio chyba nawet wspominał o tym, że książeczki będą też wydawać po to, żeby ten swój generic fantasy udawać, że on ma jakieś tam tło fabularne, żeby sprzedawać się tego jeszcze więcej. Zobaczymy, co będzie w tej nowej, nie edycji, tylko nowej grze, nowej w świecie Descenta. No zobaczymy. Tak, ja tam bardzo czekam, wbrew różnego rodzaju opiniom. Dużo dzięków będzie. Tak, no wiecie, no... To nie trzeba, są tanie rzeczy. To nie są tanie, nie no, słuchajcie, to jest hobby, no które, przepraszam, hobby, no nie no, come on. Zbieranie pieniędzy. Pieniędzy jest tam. A, no to zbieranie zbierasz pieniędzy jest na koncie, tak, no, wtedy nie wydajesz dużo pieniędzy. Polecamy, polecamy zbieranie od Marek. Robienie domków z zapałek. Ja jestem człowiekiem biznesu. Może nie zrobię. Marek polecił w tym momencie, żebyście dzisiaj nie grali w jakieś tam gry, tylko po prostu zbierali pieniądze, bo to też jest fajne hobby. A może też na mnie dawać, to jest też spoko. Moim hobby jest dostawanie waszych pieniędzy, na przykład w firmie War Factory. Każdy, o, 5 punktów dla mnie, tutaj proszę, proszę. I hate, proszę. Każdy swoje hobby ma i my możemy tylko tutaj pogratulować. Napiszcie, jakie macie wy hobby w komentarzach po zagraniu planszowym, na pewno będzie fajnie, miło i ciekawie. No i co, słuchajcie, i możemy podziękować za tenże odcinek, zaprosić was na kolejny i oczywiście przejść do rozdania fantastycznych nagród, które właśnie płyną do was. I widzimy się za tym statkiem, kontenerem z Chin.